7:33. Dzień dobry. Ale grasz jak baba. W zdrowym ciele zdrowy duch. O 8:30 umówiłem się z Dymitrem na tenisa. Idziemy z rana sobie pyknąć, tak naprawdę to potrenować, bo ze mnie gracz taki jak... Dajcie mi chwilę. No nie wymyśliłem nic lepszego. Gracz informatyki sportowca. O Jezus, to jeszcze raz. Boże, jest godzina. A może być zapaśnikiem sumo? Cholera, nieważne. Jest i ona. Dominika od zdjęć. Coś też porobimy, jakieś zdjęcia. Cześć Dominika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam poranek? Bardzo dobry, orzeźwiający. Na sportowo dzisiaj lecimy. Dobrze, że nie ja. Idziemy pograć, zobaczymy. Cześć przystojniaku, gdzie jesteś? No za 3 minuty. Za 3 minuty jesteś, dobra, my już wyjechaliśmy spod firmy. Powiedz mi tylko, to jest w tym miejscu, gdzie ja cię pierwszy raz zabierałem na halę, tak? Nie wiem właśnie, ja wpisałem sobie, tak. Dobra, do zobaczenia. No pa. Nie chciałem pytać jak forma, bo moja beznadziejnie. Dobrze, ale się trzeba poruszać trochę. O, idzie, jest, widzę go. Żółta kurtka. Widzisz go? Widzę. Jest tenisista. Kurna, chyba ma formę. Chyba ma formę. O, panie, proszę. Dziękuję. Ale ty tym brutalem daje. Ja. A wiecie, że to będzie zajebiście zimno? Nie. Będzie straszne, będzie zimno? Oczywiście. Bo ja tak rano nie gremię, zawsze wieczorem. No, a o poranku zawsze jest mega zimno. No bo oni nawet tego nie grzeją. A na tych kortach tutaj, co ja chodzę, to tutaj dopiero zaczynają grzać późnawo. Więc będzie... Jak forma? Kolano mnie boli. Jaki plan na dzisiaj, panie trenerze? Dzisiaj? Dzisiaj będziemy robić... Przysiady. Przysiady. Wimbledon. Ciekawe, czy ktoś będzie z was wiedział, co to jest za komentator, który tak mówił. Halo? Wimbledon. Zwany Tretorn Series Plus Control. Piłki honorowane przez oficjalny... Ja mam wrażenie, PZP. Że my będziemy więcej gadać niż grać. Dobrze, bo dzisiaj tak jakoś tak mnie wzdryga. Na małe gramy? To się nazywa małe karo. Do tych, którzy nie wiedzą. Wygląda jak kwadrat, a mówi się na to karo. Czyli to pole serwisowe inaczej. Pole deblowe i cały kort. Idźcie. Nie, fajnie, fajnie. No, fajnie. Ale to jest zdyszany. Tutaj trzymasz dalej, no. Ty masz silniejsze uderzenie, bo masz dłuższą dźwignię, jeszcze dłużej, nie? Powiem wam, moi drodzy, że jeżeli myślicie, że tenis to jest głupia nawalanka, to jest taki sport techniczny, dobre ustawienie się, chwycenie choćby nawet rakiety, o czym David mówi. I palec pamiętaj. I tak, palec, w ogóle serwisy, forehand, backhand, to jest wszystko ta kwestia ustawienia i rozpoczęcia ruchu i go skończenia. To nie jest tak, że sobie... Dobrze powiedziałem? Bardzo. To jest, moi drodzy, uchwyt, tak zwany kontynentalny, czyli uchwyt, którym serwujemy. Jedziemy prostopadle i tutaj się musi zatrzymać. Teraz uchwyt forehandowy, czyli ta linia biegnie również tutaj. I uchwyt backhandowy, czyli jedziemy tak. Thank you.
kurna, rozciąga, skupany. Ale to było dobre. A to się zajebiście na GoPro wyglądało. Widzieliście na GoPro, jak to wygląda? Dobrze było, co? Zajebiście. Mega mi się podobało. Ale bardzo nie odbierałeś te krótkie piłeczki. Super. Sztos. Ci, którzy chcieliby wiedzieć, to to jest orteza stawu kolanowego, ponieważ jakiś czas temu mi kolanko niestety wypadło, a to bardzo mocno niby usprawnia. No droga przygoda, bo to 420 zł kosztuje. Niedługo będziesz miał tak jak super znany biegacz. Nie, Pistorius? Nie, no mam nadzieję, że 3 miesiące. Teraz chodzę do fizjoterapeuty, który powiedział, że w 3 miesiące powinienem wyjść. Producent? Nie, Lidl. Nie, Lidl to jest tu, a gdzie jest producent? Dobra, mamy pół godziny jeszcze. Chodź, jeszcze się poruszajmy. Później prysznic i do pracy. Rodacy. Trochę wymian jest. Nie jest źle, jest dobrze. Słyszę strzały. O Boże, fajnie tak pograć. Fajnie, nie? No, w ogóle ja szanuję, tak dzisiaj... Ja dzisiaj jechałem rano i sobie myślałem, że szanuję ludzi, którzy w ogóle rano mają tą zaparcie, na przykład stają o 5 i o 6 idą biegać. To jest to jest niesamowite, nie? Tenis to jest jeszcze, wiesz, przyjemność taka całkowita, a tak. Bieganie to jest wszystko inne. I ponoć do biegania nie ma złej pogody, tylko jest złe ubranie. Tak. Ja kiedyś zacząłem biegać, ale też zaczęło padać i przestało. Dobra, jedziemy do pracy. Jedziemy do roboty. Moi drodzy, już jesteśmy po. Wychodzimy. Lecimy się obrobić. I dalej zobaczycie, co jeszcze dzisiaj będziemy wykonywać. Muszę się zapiąć, bo zimno na dworze. Do później. Nazywa profesjonalizm. Pierwsze co po powrocie? Analiza! Popatrz tu. Ale to było dobre! Ale stanowisko pierwsza liga, muszę powiedzieć. Panie, czegoś tu brakuje. Nie, ale to widzieliście na pewno, ale to taki mindfuck dla nich teraz będzie. Bo, że dwa razy i my oglądamy to, jak my to nagraliśmy. To fajne, fajne, bardzo fajna gra. Odpowiadamy na maile, tu kolega idzie nagrywać materiał. Drugi kolega montuje. Drugi kolega montuje. Łukasz, Żuża, kolejny. Kiedyś zobaczycie ten fragment no, znany. Musi być przynajmniej tak z 50 tysięcy łapek w górę. Nie no, ze 100 tysięcy. To jest taki materiał. A tu robimy jedną fajną rzecz. To mogę pokazać. No pewnie. To tak. Pewnie, słuchajcie, bo akurat tu Maciej zmienił ksywę. Maciej już nie ma na imię Maciej. Maciej ma ksywę kolega. To jest kolega. Kolega wymyślił, że fajnym pomysłem byłoby zrobienie takiego kolażu. To się tak mówi, tak? Kolaż, no. Kolażu z miniatur. Słuchajcie, ściągnęliśmy wszystkie miniatury w formacie A0. Dominika je tutaj powklejała. Jedziemy do drukarni, będziemy to drukować w formie plakatu A0. A weź powiększ teraz. O. Ale jak jakiś artysta bym zrobił z tego tak poukładać, żeby wyszło mozaika. Spad, tak? No dobrze. To tyle, zaraz kolejne wejścia antenowe. Ja odpowiadam na maile, tu państwo idą nagrywać, a ja was później zabiorę jeszcze na nagrywki jednego materiału, to zobaczycie jak to wygląda. Może dwóch. Może i nawet dwóch. Tu manuszki. Jak, chodź! Jak Bozia da! Schowaj się. Czekaj, nie chowaj się pod tym. Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy osobą, która się pomyli. Blikiem, czyli systemem płatności, który został wymyślony przez 6 największych banków w Polsce. I tym trzeba się szczycić. Co więcej, a jeżeli jest to przelew, to macie troszeczkę łatwiejszą drogę, bo pieniądze jeszcze nie zostały zaksięgowane. Która jest godzina? 13.53. 13.53. Co było rano? Rano był tenis, teraz jest film. Jeden już też był nagrywany, teraz jest drugi nagrywany. No i mam nadzieję, że może uda nam się trzeci. Ja w ogóle
razie, że mega szacun dla Dymszy za to, że tak kurna dzwoni po tych ludziach i się nie cyka. To jest w ogóle coś. Co się ty... Gadasz czy nie? Nie gadasz teraz, to mogę... No to mogę powiedzieć, że to jest turbo szacun. Pozdrawiam, Dymit. Tylko tego brakowało. Wiecie co? Dzisiaj nasza skuteczność jest 4 na 4. Zarąbiście się cieszę. To pokazuje, że jednak, jeżeli się pomylimy akurat w tym przypadku, to łapki, Instagram, drugi kanał, to wszystko jest dla was. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Dymit, chcesz kawę? Poproszę. To zrobię to w takim timelapsie. Tylko posłuchaj. Jeszcze jakieś specjalne życzenia? Pączka chcesz do tego? Pączka to ja kupiłem akurat tobie. Dlatego się pytam, czy chcesz pączka do tego. Przy okazji zobaczymy, co robi ekipa. 5 minut jestem. Zobaczymy, co robi król Maciuś pierwszy. Coś tam montuje. Pomachaj, Maciek. Dzień dobry. Dobra, idziemy dalej. Chcesz kawę? Bo idę robić. Standardowy proces wyboru zdjęć. Wszystkie są dobre. Zrobiliśmy takie zdjęcia, że... No, sam, no co tu dużo mówić. O. Krzysiek, tutaj mam udo, kurna. No ale to nie jesteś ty, to jest ten Peaky Blinders. Bo tutaj tylko twarz doklejamy. O, aha, wiesz. Dobry Photoshop. Boże, jaka pogoda jest tragiczna. No tu ją bardzo odczuwamy. Nie no, słychać. Dzisiaj rzuca papierosy. O, jest mój hit! Ja tak właśnie ustawiłem sobie stanie na dzwonę. Łukasz dzisiaj rzuca papierosy. Kurna, to już się nadał do tego. No, jak to się nazywa ten program? Łukasz dzisiaj rzuca papierosy. Tak! Dziękujemy za tą relację. Jest korek w Warszawie. Dobrze, moi drodzy, wypiła godzina 16:07. My jeszcze siedzimy. Cały dzień zaczął się od sportu. Skończył się na wrzucaniu materiału, bo o 17:00 publikacja, tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze macie ostatnie szlify robi, poprawia, jeszcze tu jakieś zapowiedzi. Tak ten dzień się prezentuje. Mam nadzieję, że miło wam z nami się ten czas spędza. Czego powiem życzyć? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. Jeszcze Dymit powie jedno zdanie na koniec. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, bardzo nam miło, że z nami spędzacie czas. Do następnego, dobranoc.